Witajcie moi drodzy, z tej strony Hudson i chciałem was powitać w najnowszym odcinku z gry GTA Online, w którym będziemy robili ciekawe rzeczy. No i mam taką nadzieję, chciałem wam pokazać, co się zmieniło u mnie w moim filmie, przedsiębiorstwie, jak to się nazywa, kurka wodna. Mojej organizacji przestępczej. O, właśnie tego słowa mi brakowało. No i właśnie pierwsze co, to właśnie siedzimy w tym miejscu, tutaj przy tym stole. To chciałem wam pokazać. Kupiłem sobie klub motocyklowy. No i teraz tak właśnie nazywa się Imperial Riders. Zapraszam serdecznie. Ale chyba możemy stąd wstać, tak mi się coś wydaje. I was trochę prowadzę tutaj. W ogóle mam sporo rzeczy kupionych. Sporo rzeczy kupiłem. Proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Gdzie ty siadasz, gałganie jeden? Dobra, nie będę już animował ust tej postaci, kurde. Trochę to dziwnie wyglądało. Dobra, tu jest pokój planowania, tam są misje takie motocyklowe. Nie będę ich teraz robił, ale w sumie trochę ten strój nie pasuje. Ten też nie. Ten tym bardziej. Ten już prędzej. O! Dziękuję bardzo. Tak będziemy chodzili. Motocyklista. Kurde, balans. No tutaj jest salon. O, i tu jest pani Grażyna. Możemy się u niej nabrzdryngolić. Mam. Mogę. Poproszę drynia. Tam oczywiście idzie bajka w telewizji. Taka dla dorosłych bajka. Praise the Robot Bubblegun! Jup, wasze zdrowie, ludziska. Dobra, jeden dryń wystarczy. No tutaj się można machnąć sobie z bongo, tak posiedzieć sobie z ziomeczkami i tak dalej, posiłować na łapkę. Tafa gręca jest wyłączona teraz. A tu się można łapę posiłować. A, i tu gdzieś była, o, ściana. Ściana chwały. O, proszę bardzo, jestem prezydentem klubu. Popularnie jestem sam na sesji, no to... O, tu mogę wrzutki też z kimś pograć. Tu są bardzo fajne panie. No i tu jest garaż. I tutaj jest mój sprzęt. Jak ja nie lubię motorków, to sobie kilka kupiłem. Tu, proszę bardzo, tu jest taki fajny patriotyczny motor. Western coś tam. Tutaj mamy chyba zombie bober, mój ulubiony motor. Bardzo fajnie się go odpala. Bo to jest zombie? Nie wiem. Hexer. Według gry to jest mój ulubiony motor. Chyba pierwszy jaki kupiłem to jest mój ulubiony, no nie wiem dlaczego. Sanchez zgarnięty po misji. Gdzieś tam. I mój jedyny ścigacz PCJ675. Aha, bo trochę go podrasowałem. To już jest, ma chyba 600 to była pojemność skokowa, tak mi się coś wydaje. Dobra, mniejsza, ale to jest mój jedyny ścigacz. To mam same Harley'o podobne, jeden cross. No, garaż, warsztatu nie mam, bo po co? No i jeszcze tu jest takie... Ale szrot. I tu jest jeszcze... A, rzutki, dobra. Nie chcę grać rzutki. I tu jest takie pomieszczonko, tu się mogę przeklimać. O, i tutaj mam szafę, takie tam. Ładne panie na motorach. Ice. I tutaj mam tu jest kompućka. Tutaj montuję firmy. Tak naprawdę to jest strona, gdzie mogę zarządzać moim imperium motocyklowym. No i póki co mam tylko jedną wytwórnię. Mogę sobie więcej kupić, to mogę podrabiać dokumenty. W sumie jedną już mam kupioną. Nie, tu akurat nie. Tu jest marihuanen. Po 4 są z każdego w sumie. Tak, najdroższe są oczywiście w Los Santos na 2 miliony kokainy, żeby tutaj tego. Melina z kokainą, zobacz na mapie. To jest w tym miejscu, to jest trochę gapkę daleko, ale tu mam siedzibę mojego klubu. O, właśnie na rachunki. Może sobie kiedyś to kupię. Meta. Ja mam póki co tylko to. I tam pojedziemy sobie zrobić misję. Z Grape Speed, tutaj są w ogóle pola, tu krówki się pasą i itd. I tutaj gdzieś Przemson podobnie szasa w traktorze, nie wiem. No. No,
Ale mówię, to zarabia taką symboliczną ilość gotówki, że ja to tylko zwróci mi się to, to ja to zamknę. Czyli mówiąc, zwróci mi się, to zarobię jakieś 1 100 000, 1 100 000 na tym. Na razie tylko 450 000 z tego wywiozłem. No i zasoby trzeba. Mam tylko jedną. Ja chcę sobie jeszcze kupić. No, Kafo mówi, że banknoty to też siara, to tego też nie warto iść. Masz mapę. Aha, to jest tu. O, tu, tutaj mamy siedzibę. O, tu, w tym miejscu akurat. To rzut beretem praktycznie. Ale ja bym poszedł albo w Marysie. To chcę kupić. Tylko to jest tu, a tam mam. Dom, w sumie dom jeszcze mam. Tam. E, dobra. Kurde. O, dwa klocki dostałem, bardzo fajnie. Ech. Dobra. Ale to nie tyle z nowości, co ja tam kupiłem sobie tam dom, to w Grape Speed. To już mówiłem, tutaj kupiłem sobie ten klub motocyklowy i teraz najdroższa nowość dzisiaj. Tylko muszę najpierw wyjść. I ona jest na zewnątrz. Chyba. Chyba, że ktoś ją zakosił. Nie wiem. Stoi! Moja piękność! Proszę bardzo, Deluxo Classic! Oj! Przygrzmociłem, jak tu dojechałem. No. Bardzo potrzebowałem latającego środka transportu, no to mam. Oczywiście już wymaksowany z rakietami i te sprawy. Siadamy do środka. Oczywiście, kurde, DeLorean, no to drzwi się do góry otwierają. Jak to wygląda w środku? Halo, muzyka, nie. No, tak to wygląda, no, prezentuje się, no, tak dość. No, kierownica tak mi się średnio podoba, chyba trochę mi się wrzyna w łydki. Radio takie oldschoolowe z lat 80. W ogóle można mu zmienić wykończenie wnętrza. O, ty, zaciągam ręce, to się kontrolka pojawia. Dźwięk też taki średniowy, ale dobra. Drogi był jak fix. Odkładałem na niego, ale w końcu się na niego dokładałem. No bardzo fajnie jeździ. Dźwięk silnika mógłby być lepszy, ale tragedii nie ma. Chyba to teraz sobie podjadę właśnie do Grape Speed. Ja tam będę jechał. Polecimy sobie. Kurde. Na skróty. Będę jechał. Opony się zużyją i co? I co? A nowy komplet drogi jest. Kurde. Niestety on jest wolniejszy jak się lata. Więc mogę nim latać tuż nad wodą. Cawais. Pozdrawiam Majroketa. Uff. Z tego co zauważyłem, to chyba nie idzie nie za bardzo pod wodę ale. Jeszcze nie testowałem, żeby tutaj specjalnie się w wodę wbijać, bo nie bym się wbił w tą wodę. Ale kurde, jaki był tu dramat, jak potrzebowałem się tu dostać właśnie tam z klubu. Albo objeżdżać to jezioro, albo jechać tu i szukać łódki. Teraz nie muszę szukać łódki, bo proszę bardzo, mam taki bardzo fajny pojazd. X. I wracamy na koła. Orety, żebym się rozpędził. Chciałem, że dłużej będzie trwała ta podróż. O, i tu jest moja chałupa. Nie warto wchodzić, to jest tatu o. Ups! Ja mu faka pokazać. Upsi! Dobra. Tam chałupa, tam w środku nic nie ma. Samochód, garaż też pusty jest. A dobra, tu jest ta cała fałszernia. Wysiądziemy sobie. Wiem, że klub motocyklowy to jeździ motocyklem, ale no mam deluxo i jakoś tak. Deluxo jest fajny. O, orety. No i tutaj są panowie i panie, którzy podrabiają papiuren. No to my sobie teraz dowieziemy zasoby, bo zasoby te idą strasznie szybko, a przychód z tego jest mizerny, niestety. W porównaniu do bunkra to nie ma o czym gadać. Dobra, odmówimy sobie zasoby, ukradniemy zasoby. Nie będę ich przecież kupował, no halo, ja mam tylko 200 tysięcy na koncie, kupiłem deluxo. Ah, Dobra. you ready?
Po staremu? Dobra. O matko, nie, nie lubię tej misji. No fajnie zawraca jak czołg w miejscu. Chcę się tego podnieść. No, musimy się dostać do Tequilala. To jest taki bardzo fajny klub motocyklowy Los Santos. No to jest dość daleko. Czyli będę to musiał teraz nawijać, kurde, o zaletach Deluxo. No i wcale, no w sumie tak po prawdzie nie masz tyle. Dobra, auto do trollowania innych graczy. No wiedzie ktoś jakiś ten, to podlecisz do niego, postrzelasz dookoła i uciekniesz, albo mu rozpieprzesz to, ale no, ja tak nie lubię grać. Są tacy, co się w tym lubują, nie? Biorą sobie takiego Avengera i se latają po mapie i napieprzają w innych, kurde, bo oni to mają pieniędzy, kurde. Albo tata im kupił na urodziny pierdyliard tych eurogąbek i mają. Weź się, zaróbcie, kurde. Roboty by się wzięli, kurde, gałgany jedne. Jeny, ale ten lot jest nużący. W ogóle coś się zmienia w środku, jak się leci? Nie no, światło mam włączone. Uj, lecimy do góry. Niby jeszcze 4 km, ale to po drodze. To mi się wydaje, że jednak... nie ten guzik. W ogóle jaką my prędkość rozwijamy? 80? 80 mil na godzinę. Pewnie gdyby jechał 88, to bym się cofnął w czasie, albo coś takiego. Wszyscy wiemy, co... No. Wszyscy powinni wiedzieć, na jaki wzór jest ten samochód zrobiony. W sumie on jest chyba... On też występował, z tego co mi się wydaje, w Vice City nawet. Stał tam w tym salonie, gdzie się samochody przywoziło. Po prostu był wtedy deluksem. Ale bardzo... Ale wyglądał praktycznie identycznie. Wiadomo, światła miały inne z tyłu, bo wtedy chyba taka technologia nie była, żeby... W ogóle jak się zatrzymam... ale siara. Jak lecę do tyłu, to nie zapala się wsteczny. Ui. Przedaję go. Nie ma wstecznego podczas lotu. Żart. Nie po to wydałem 3,5 melona, bo na promocji w ogóle jest, jak kiedy to nagrywam. 3,5 melona, żeby kurka wodna teraz się go pozbyć. Poza tym, kurde, helikoptery nie są takie fajne. Dobra. Tam będzie niezła nawalanka, pewnie ze 4 albo 5 razy zginę sobie. Ops. I lądowando. Aha, ja chyba potem mam przytulić tamten samochodzik. Mogę go ukraść? Nie, po prostu do niego wsiadłem, to może jednak nie ten. Siema. Ała, ten już kosa, kurde. Ała, zginąłem. Dobra, pierwsza śmierć. Ja w ogóle mam... Ty, ja mam pieniądze na koncie. Nie, to panie. Ja se muszę na piwie wpłacić, bo ja nie chcę ich stracić, kurde. Halo. Tu. Płać, bo jakby tak będę gdy zginął non stop, no to stracę te 2000, co dostałem. A to wera grosz do grosza. Chyba ich naparzać. Tego, bo on ma butelkę. O, dobra. Ała, ma kosę. Szybko uciekać. Siedem kilometrów. Nie będę tutaj jechał. Leć. I tylko ciekaj. O! Już mnie gonią. Nara, frajerzy. Kurde. Ja sobie polecę. Lecę, bo chcę. 500 dolców nagle mam.
Aha, chyba podniosłem siebie, co tam, jak się tam mnie wykolegowali. Czy ten z nożem mnie wykolegował? Nie miałem kamizelkę, czy nie miałem? Bo już nie pamiętam. Będę musiał na nagraniu sprawdzić. Mount Chiliad. Już tam byłem, tym deluxe. Jeśli chcecie wiedzieć, czy wjechałem, czy leciałem, to druga opcja. Chyba to będzie bardzo małe zasoby, ale potem wywieziemy to, co tam jest, te grosze. Bo jak się wywozi więcej niż te grosze, no to niestety, albo są dwie łódki. Ta misja z łódkami jest głupia. W sumie mi się podobała pierwsza, jaką wywoziłem w ogóle też towar. Po prostu miałem wsiadać na motor i dostarczyć gościom te papiery. To najbardziej było realistyczne, chyba, tak? A, w sumie jeszcze nie pokazałem wam tuningu tego deluxe, ale nie ma za bardzo co tuningować w nim. Przyjmowałbym sobie to całe centrum i tam też mogę go tuningować. To tak samo jak w Los Santos Customs i tak dalej. Chyba zejdziemy na poziom gruntu. To uważać na słupy. Ha! Ładne wodowando było. Oszczelam sobie, żeby nie... Kurde, coś zburzona ta woda. Strasznie skacze mi to deluxe dzisiaj. Ty, gdzie mi to pokazuje, że mam jechać? Tam mam jechać. X. No i jesteśmy w domu. Prawie, że. Trochę pojechałem jako auto, trochę sobie polataliśmy. Nie wiem, co za gałgan tak parkuje to auto tutaj. Ja sobie zostałem dostarczony. Jej! Wszyscy stali? No, grosze. O, ranga w ekipie, boss. Długi rząd bez odrobienia. Dobra, 7 klocków. No to czyli będę dostanę w Los Santos za to jakieś 15. Ale to wywiozę. Chyba, że misja będzie głupia, to skończymy odcinek. Sprzedaj towar. A, 10. Dobra, kit styb. Wjazdę to. Potwierdź, żeby było, że zarabiam pieniądze. Aha, wsiąść na motor. Bikers, right? Because the buyer wants to prod a bite into the back of a truck. It's good to go when you are. Hmm. Okej. Okay. 8 kilometrów. O matko, i to jeszcze motorkiem. No i fa... Jakiż on wolny, ja pierdykam, nie. Ale siara. W ogóle kaj mam to dojechać. To zawieść. Aha, okej, okay, dobra. Mniej więcej wiem na mapie, gdzie to jest, no to dojadę tam. No pół godziny mam czasu. Myślę, że akurat wyrobimy się 22 minuty. A się jeszcze nie miałem tej, ale rzadko wywożę takie mezy, które wywożę po 20 tysięcy. Parę razy miałem, że po prostu wsiadłem do samochodu i naparzają mnie do motocykliści. No to trzeba ich odparzywać, nie? Jezus! Dlatego wolę samochody. Dobrze, że... Kurde, jak rozpieprzę ten motor, ja się pochlastam. Ja w sumie nie do tylko 10 tysięcy. Ale 10 tysięcy piechotą nie chodzi, o matko. Bech. Już wolałem tą misję z dostarczaniem, bo przynajmniej było jakieś kilka celów i miałeś do nich dotrzeć, nie? On tutaj jakiś kultywator, to była własna powiązałka. Blach. Ops. Dobra, skonsumuję sobie coś podczas jazdy. Te kąski. Ergo Chaser, proszę bardzo, zjem sobie 3. No. Chciałem popić ekolą, ale... I pancerz sobie zamontuję. Wypadałoby podjechać do jakiegoś emunation.
opancerz. Ociapąk. To walki zjechał pociągiem. Tak sobie pojedziemy autostradą. Mamy 5 km do przejechania. No, ale jeszcze 20 minut będziemy jechać. Kurde, poczytałbym SMS-y, ale niestety podczas jazdy się nie da. Nie poczytał, popisał. Ale chyba nikt znajomy nie gra aktualnie. No nie. Bo tutaj normalnie SMS-y można wysyłać innym graczom. Na przykład przyjedzie ci po nogach, to ała, ty gałganie. Jaki mu SMS wysłać? Patrz jak jeździsz, palcach nie przejechałeś. Tak swoją drogą u Plagi widziałem roleplay, tak to się nazywa, ten odgrywanie własnego życia, własnego GTA, to coś co tam było kiedyś na tym całym trupie, no nie wiem, tylko teraz w GTA 5, z chęcią bym sobie w to pograł, bo nie wiem z czym to się je, na jakimś live'ie może. Wbijam, pamiętam, pierwszy raz byłem na serwery tego pana, tego poprzedniego. To pierwsze co mnie zrobili, to mnie okradli. Nic nie miałem, to mnie skuli. Nie mam nic. Okradli mnie, kurde, gałgany. Skuli mi ręce. Jeszcze potem do paki trafiłem, w autem jechałem. A bój nie? Nie wiem, ale poszedłem na komisariat, żeby mnie rozkuli, tam nikogo nie ma. To były początki chyba. Dlatego nie lubię tamtego. Dobra, teraz się ruch się trochę zagęszcza, to trzeba uważać. Uważać. Bo jak się teraz wygrzmocę, to będzie problem. Mnie nie będzie problemu, ale po co mam się wygrzmocić? Dobra, to było czerwone. Tu w prawo pojedziemy po amerykańsku. Jak w prawo jadę, to nie muszę, no mogę na czerwonym. My też pojedziemy po amerykańsku w prawo, tak jakby. O, tu mam znowu zielone, bardzo późne zielone. Jezus, pod prąd, nie! Źle skręciły prawie. 23 minuty odcinka, mi się wydaje, że to byłoby dobry odcinek to będzie. Jak go odszumie i jakoś uda mi się go pozmontować. Bój nie. Będzie tu szczelanina teraz. Nie, tam jest fura tego gościa. Lup. 10 tysięcy. Teraz to się powinno zamknąć, ta ciężarówka powinna odjechać. Tam dobra. O! Serio się to zamkło. Siedzi tam w ogóle jakiś koleś? Nie ma. Duchy. Mogę ją ukraść? Nie, zamknięta. No i jesteśmy w Los Santos, ja sobie tu pójdę na chatę. W ogóle na tej ulicy mieszkam, to ja się przejdę z buta w sumie. O, proszę bardzo, to jest tamten z tym różowym czymś na dachu, to jest mój wieżowiec. A właśnie, mam nowe mieszkanie w sumie. Przejdziemy się. Daleko nie jest, samochód. Dobra, tam przynajmniej po pasach idę chodnikiem. Bo ja teraz Andras się to po prostu po ulicy biegał, to by chodnikami chodził. A lud chyba za kiedy zacząłem grać w GTA 4 nałogowo na konsoli. Matko bosko, to chodnikami chodziłem, a nie ulicą. Może chciałem zakusić jakąś furę. Ty, ładny Empero, czerwony. Różowy? Nie wiem, w świetle tej latarni wygląda na różowy. Tej brązowej kawalkada. A z samochodów to chyba właśnie tylko sobie deluxe sprawiłem. A, jeszcze parę rzeczy. Chyba tutaj sobie przejdziemy. Na czerwonym, bo czemuż by nie. Jestem motocyklistą, co chodził na piechotę. O, tutaj jest moje biurwo. Bo teraz tam nie się wleźć może wlizę, ale nie odpalę komputera ani niczego. Bo mam... Był motocyklowy, a nie prezesurę odpaloną. Wchodzimy do mieszkania.
Właśnie. Oczywiście ekran, wczytywanie jak nic. Kurde, sztuczne przedłużanie odcinka. Wróca Fuchs. No i jesteśmy w moim nowym mieszkanku w sumie. No, poprzednio też mieszkałem pod tym adresem, ale w tym innym mieszkaniu. Teraz to jest to takie z uaktualnionym wnętrzem. W ogóle telewizora zupełnie zgasić. Kurde, światła się świecą, jasny gwint. No i tak to się prezentuje. Da się tu usiąść? Chyba nie. O, no, na soczku się napijemy. No. Raz, dwa i trzy. No, i tak wygląda to moje mieszkanko. I teraz wypadałoby zakończyć ten odcinek jakoś, więc ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie, oglądanie, komentarze, subskrypt. Nie, to nie live jest. No, ale dziękuję, że ten, kto tutaj się, no, ten, kto wytrzymał do końca, nikt nie w komentarzu napisze koniec. No, a na razie to byłoby na tyle. Ha, i jeszcze możecie napisać, czy warto grać w tego całego roleplaya z GTA 5. Roleplaya. No, nie umiem tego dobrze wypowiedzieć. O, splaczały gniew w telewizji. Idę obejrzeć, kurde. A ja was tutaj zostawiam. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tej gry albo z jakiejś. Pa, pa.